No, siemanero wszystkim. Czajmy cię. Ulala. Jakaś druga filiżanka się wywaliła. Kurde, tam patrzcie, już ktoś tu walczył. Walczył ktoś przede mną. Chyba zwiększyli moją miejscówkę. No to co tutaj, jakieś kubki. Taki znowu abażur. Ale go zielony, słuchajcie. No takim szajsem mi tu podjeżdża. Tu co mi tu ma? Matko, to jest taka pasta. Patrzcie, co tu się wyrabia. Nie wiem, to jest chyba od tej połyski. Ciekawe, czy ona jest w ogóle nowa. Podejrzewam, patrzcie. Jeszcze w kartonie, a nie, tu są. Ale wanna, słuchajcie, taka. Kurde, jak ktoś ma dzieciaka z misiem tym, jak on ma ten, kurde, co miód jadł. Miś puchatek, o, miś puchatek. Ten drugi dziadek. Ulala. Patrzcie, jeszcze tutaj jakaś kolacja. Można się załapać na jakąś kolacyjkę. Tu sałatka, patrzcie. Co my tu mamy? Tu jakiś chicken? No cholera, ja powiem wam. Raczej pojadłem, jestem przygotowany na kolację, ale może na jutro coś tego. Co tutaj, kurde, patrzcie, tych zabawek tak dużo wyrzucają. Kurde, nie wiem. Może coś się tutaj do jedzenia. Patrzcie, takie sandwicze z tuńczykiem, no, czy z majonezem, a tu czuję, że będzie jakiś fajny deser. Słuchajcie, no, z truskawkami taki, no, na wypasie się robi. Tutaj, kurde, tu odłożę to. Słuchajcie, bo potrzebuję jedną torbę. A to, co to jest za wanienka? Ja pierniczę. Patrzcie, tu jakiś skitersiaki. Ja potrzebuję tą torbę, sorki, skitersiaki. Ale sobie wiecie, na szykuję tu na jakiś towar. Lub pewnie od tej strony. Jakieś płyty. CD. To co to jest? Jakaś sakwa taka, patrzcie. Kurczę, jak to się nazywa? To taka damska. Trzeba ją przetrzepać, bo to może być jaki dolar. A ja później spać bym, wiecie, nie mógł. Ale słuchajcie, no ona jest całkiem spoko. Nic jej jak gdyby tu nie brakuje. Tu następna torebka, patrzcie. One nie są w ogóle zniszczone. Nie wiem, co wy na to, zaraz tam grzebne, czy to jest jakaś, patrzcie, markowa. Nie wiem, wy się znacie, ja tu tam ze wsi jest. Kurczę, właśnie wystraszył, że ktoś się tu zbliża. Patrzcie, co tam jest na dole, też na pewno, patrzcie, jeszcze te żarcie. I jeszcze dodatkowo, patrzcie, ile klocków, zabawy. Ale tego tu jest. I kurczę, już wszystko na wywalenie. Ale zacna króweczka. Myślałem, że to jest ta. Jak to się nazywa? Widzicie, skarbona, a to nie skarbona. Ulala. Ten, kurczę, ten toster już troszeczkę przeżył. Jakby tu powiedzieć, co my tu mamy, jakiś Mayday, wow, my god. Powiem wam, że kiedyś się w ogóle, kurczę, tym jarałem. Wezmę sobie to, odłożę. Tylko tak się zastanawiam, że ja teraz nawet na Hawirze, powiem wam, nie mam tego. Patrzcie, jakie otwieracze też nie są w ogóle zniszczone. Słuchajcie. Co to za lalka? Ludzie, jedyny. Powiem wam, że to jest chyba jakaś nowoczesna freestyle'owa Barbie z dłoniami, co się jej się wydarzyło. Dziewczyno, co ty wyprawiasz?
bo tutaj dziewczynka tak po prostu temat wezmę ją odzieje troszeczkę, żeby ona taka, wiecie, tą na gością w tym śmietniku nie emitowała. A co tu mamy? Patrzcie, jakie torby fajne. Kurczę. No, oczywiście znowu użyję tego słowa krówki sztuka, ale no nie są w ogóle zniszczone. Naprawdę. I tu patrzcie, jeszcze taka fajna wyściółeczka w kratkę. Eleganckie są. Tu jeszcze kółeczka. Wezmę tu odłożę. W ogóle coś tych toreb, słuchajcie, jeszcze następna jakaś torba. To kurde, wszystkie są naprawdę elegancja. Kurczę, jakby ktoś potrzebował taką torbę, to wreszcie się do mnie zgłaszajcie. Gdzie, co, przyczyny? Kurde, nie ma żadnych pieniądze, powiem wam. Ulala, tam coś na torbie. Tam zabłyskało, a nie to co tu mam tego. Ja nie wiem, może dlatego patrzcie i te kółka niezniszczone. Ja cię kręcę, ale ja już mówiłem na niejednym filmie. To co tu jest? Taka szkatuła na coś, patrzcie. Nie mam pojęcia, nie znam się do końca. Dobra, obcinamy dalej. Jakaś torba to lipa totalnie. Patrzcie, następna torba i to kurczę, ta to praktycznie tak jak tamta wygląda. Ale chyba już jest ktoś tutaj przede mną przeorał, coś mi się wydaje. No na torbach to się nawet nie zna. Patrzcie, bo tu jest jakiś, jakaś tutaj jest napisana marka. Więc ja się tam znam. Ale patrzcie, ile tych toreb tu jest. Biega z tymi torbami. A ta jaka, patrzcie. W ogóle o co tu chodzi? Nie no, ta tu jest jakaś w ogóle. To jest chyba na ciuchy. No to jest taka, patrzcie. To jest taka przewoźna jakaś taka. Nie wiem, naprawdę. Naprawdę jak to się mówi. Fikuśna taka. Ulala, a tu jakiś. Patrzcie, kopciuszek nam się zakręcił. Następna oczywiście jakby co torba. Ta jeszcze jest chyba nie rozpruta, słuchajcie. Ja nie wiem, czy wy wiecie, co to w ogóle jest. Ciekaw jestem, czy ktoś w komentarzach będzie wiedział, co to jest, bo powiem wam, no małolaci, no niestety nie będziecie wiedzieli, co to w ogóle jest. Co to jest, słuchajcie. I ja cię kręcę, już was naprowadzę. Na tym są jakieś tam nagrania. Jakaś kolekcja nagrań na pojedyncze. Ale wtedy kiedyś się działo, wy nie pamiętacie takich klimatów. Fajna ta torba, powiem wam. Czy to na ten wysył wyciągane coś teraz? Ale trzeba ją sprawdzić, bo ona chyba rany zamek jest zatygowany. Słuchajcie, nie lubię, to są zamki. A tu jaki porcelanowy był ten. Patrzcie, to tak na ten. Nie myślałem, że to z kanapę wywalili. Ulala, tam jest jakiś. Patrzcie, ten jest zacny kryształ. Chyba zawinę ten kryształ, co wy myślicie? Taki na te. Fajny, nie? Na owoce można wystawić. Ludzie przyjdą, to od razu widać, że tak jak się ma taki kryształ, to wiadomo, że w tej chacie jest hajs, nie? Nie ma biedy, nie? Bo tam u mnie to tak w domu skromnie. A jak wystrzelę, powiem wam, z takim kryształem, no to ludziom po prostu kopara siądzie na chacie. Nie wiem. Ale też to mi tak... Słuchajcie, no nie chcę tak emitować. Nie wiem, czy grać ten kryształ, bo tak trochę... Kurczę, wiecie, pokażecie ludziom, że macie ten pieniądz, to też no niedobrze, no dobrze, no to co? No,
Kurczę, krowy, konie, elegancja, Francja, patrzcie. Tu w ogóle nie wiem. Wiecie co? Ale wlazłem chyba w jakieś... No nie będę kończył, coś na G. Dokończycie sobie sami. Kalendarz G. No. Zacnie, ale powiem wam, mogę zawinąć z tym, bo nawet mam magnetowid, znalazłem kiedyś. Patrzcie, sznurówki zostały tylko, a buty są nie takie. Co to tutaj za szary maryczki węże. Słuchajcie, to są ostatnie. No to są chyba te krowy, konie od tamtego. Mogę sobie jakąś taką fajkę na dobranoc zabrał, a tu mam jakieś. Patrzcie, dla chłopaka, jaka zabaweczka. Taka stacja paliw. Co myślicie? Jakiś chłopak jeszcze by się tym pobawił. No, to tu patrzcie. Co to tutaj jest? 50. Nie wiem. No, matko jedyna. Powiem wam, że to są te patrzenia też. Boskie akcje, to nie wiem. Tu jakaś... Renatka, gdzie ty się tutaj do śmietnika zakręciłaś? No po prostu, kochana, ty tutaj nie do końca pasujesz. A, taka formuła, ulala. Ale to chyba taki model składam. Kochana, patrzcie, jaka ona zadowolona. Ona chyba nie wie, gdzie ona wylądowała. Jezus, kochana, ty jesteś nieświadoma. No nie będę ci mówił, że twoje życie jakby się... zakończyło w tym śmietniku. Nie wiem, no wezmę cię, wystawię gdzieś tutaj, kochanie, na widoku. Może ktoś cię zawinie i się zlituje. Trzymam za ciebie kciuki. No trzymaj się, kochana, bo ja już muszę spadać. Zawijam się, słuchajcie. No i co, zawijam to. Te torby nie będę brał, no bo co ja z nimi zrobię, słuchajcie. No nie ma opcji, no dajcie spokój. A jeszcze zobaczę w tamtym kuble, bo tu jeszcze nie czaiłem bazy. Może tu jakaś była dorzutka, bo ja tutaj czaiłem wczoraj. Może coś tu dorzucili, no dowalili tych, powiem wam, zabawek. Słuchajcie, tam jeszcze jakaś szopka. Jakąś szopkę. A, tutaj zabawek. Ale patrzcie, no to są, nie powiem, że nowe. Ale zacne, no chłopaki, to by tutaj wszystko pobawiły, nie? Patrzcie, mamy jeszcze takie pełno puzli, chyba takich dużych. Co to tutaj jest, to metalowe? To jakieś będą takie, a zabawki koedukacyjne to się chyba nazywa, tak. Łapanie tutaj. Łapanie, bo wiecie, to teraz oni z tymi zabawkami. Kurczę, nie wiem, czy to będzie ciągle. O, to jakaś taka wygląda ekskluzywnie, powiem wam. No, to tak wygląda bogato. Kurczę, otworzę. Albo to po ciastkach jest. O, matko boska, mamo, ja nie mam czasu na takie rzeczy. Ale powiem wam, jeszcze w metalowym tym pudełku. To szczerze nie widziałem, one mogą być... Mogą nie być tanie. Jeszcze mi tam coś zainteresowało z tej strony. Co tutaj jest? Tam w tej torbie coś może być. Tam jakiś miecz samurajski. I ta szopka mnie, kurczę, po prostu. Ona mnie nęci. Ale o, jest mi papier. Ci, co oglądali wczorajszy film? Jezu, sądzę, że tu takie, wiecie, chaotyczne wszystko. Nowa mi tu szopka kręci. Ona jest porcelanowa, słuchajcie. Ale ciekawe, jak ja stąd to wyciągnę, bo ja bym wziął. Bo to mogą być takie, wiecie, drogie rzeczy. Kurczę, i znowu ta akcja w tym śmietniku. Ja pierdzielę. Chorobci.
Musimy to zrobić na patencie, tak jak wczoraj. Słuchajcie, ciach, pach, teraz zobaczycie. No nie wiem, czy mi tak pójdzie, nie? Cholera. Muszę trochę inaczej to... Dobra, muszę się rozłączyć, wiecie? I albo się zaraz zobaczymy, albo tu jakaś skucha się pojawi. Ale mam nadzieję, że ją wyszarpiemy.